Cześć wszystkim, z tej strony ja, Gaspis119, witam was w kolejnym filmie z Medievala 2 Total War modyfikacji Bullet Steel. A my jesteśmy przed bitwą z Genuą, moi drodzy. Ach, co tu mamy? Trebusze mangona, czy trebusze katapulty. Trebusze katapulty. I zaraz do was wrócę. Dobrze, moja droga widownia, jestem z powrotem. Mam dwa oddziały kawalerii. U mnie to już będzie ciężko z tą kawalerią, przynajmniej tej armii. Bardzo mało tej kawalerii, mamy sporo piechoty, mamy mało kawalerii. Myślę, że po prostu rush do przodu to poradzi. My musimy to zrushować. Więc na pewno rozpocznijmy bitwę. Dobra, jak to tu wygląda? Jesteśmy na wzgórzu, tak jak będzie trzeba zraszować, więc łuczników od razu osobno. Czy macie tak mało ludzi w niektórych oddziałach? Coście robili? Was atakowali jakoś? Nie, no przecież ostatnio. A, dobra, tak. No, bitwa grana 4 razy, dobra, nieważne. Okej. Okay. Kawaleria też osobno zgrupowana. Teraz jeszcze raz łuczników, o, jeszcze raz kawaleria w takim razie. Jeszcze raz łuczników. Włócznie. I piechotę do walki w zwarciu. No i dobra, pięknie. Teraz tak. Mi się wydaje, że to ustawienie jakie jest może być w sumie. Te piechoty. Tu jest ciężki oddział, lekki oddział, ciężki oddział, lekki i ciężki oddział, generał po środku, co tutaj stoi? Kawaleria, trzy oddziały, to takie trzy sensowne, z drugiej strony też trzy oddziały. To też takie w miarę, okej. Generał pójdzie w tą stronę. Gdzie jest wróg? Serio? A że serio? Okej. Okay. Całość, całość. G. Biegiem. Kawaleria. Tutaj. Druga część kawalerii tutaj. Dobra. Czy wy możecie w sumie jeszcze chodem? Nie wiem, czy on ma zasięg tym trybuszem taki daleki. Ale chyba nie. Jeźdźcy włoscy. No i ładnie, ładnie wyglądają ci jeźdźcy. To jest generał. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Trochę mi przycina grę. Kurwa, przycina czasami, tak z dupy. Patrzcie, nawet tu kazał mi jechać. Generała tu wysłała do przodu, myślałem. Ja muszę podbiec, bo ma w chuj strzelców. Wbrew pozorom. Dobra, jak się tak cały czas przemiesza, to mi daje czas, żeby się ustawić. Noż kurwa, o, szturmujesz mnie?
Dobra, biegiem. Pauza. Zabili mi jednego. Okej. Teraz tak. Rozgrupować to. Na pewno. Teraz tak. Wszyscy poza łucznikami biegną do przodu. Łucznicy zostają z tyłu, będą mogli zestrzelać. W takim razie wy... Problem jest już taki, że wy musicie sobie zawrócić tą siłą tutaj trzech oddziałów. I z tej strony nasza kawaleria wjedzie im na plecy. Battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Nie rzucać. Ale trafienie! O nie! Ale tu było trafienie! Też tych. Our men are winning the battle. Only half the enemy force remains. Szarży. Biec tutaj, atakować. Czerwać. Co tu stoi? O, straty będą duże z powodu tego jednego trafienia tutaj. Przerwać ogień było. Jeden został. No nieźle. Co jeszcze strzela do nas? Ej, coś do nas napierdala. A tu. Kontynuacja. To żeście trafili ich?
Dobra. No to już było takie z tą kawalerią, to było ciężko. Dobra. Tych jeszcze gonią. Gońcie tych jeszcze pozostali. To chyba ostatni oddział co został. Ile procent armii wroga? 94. Nie wiem, czy damy radę ich pokonać, w sensie, żeby ich wybić do końca. Oj, bili doświadczenia, już się pojawiły na nowo znaki jerozolimskie. Złote na maksa mają bite. Trzeba ich przetrenować. Bo coś jeszcze ucieka, to coś jeszcze biegnie. Dobra, koniec bitwy już. 200 ludzi teraz odejść w tej bitwie, nie jest źle. W tym kurwa dosłownie 20 czy ilość tam w jednym strzale padło, nie? Więc. No to jest co, jak trebusz strzela to niecelnie, jak już trafi, to straci cieńców. Okej, w takim razie tak. Wymiana całej kawalerii. Mamy coś w ogóle? Jeden lekki oddział. Czy tu się mogą przetrenować te oddziały tych? Nie mogą. Ci? Ci też nie mogą. A nie, liczba tur to możecie, dobra. Tyk. Wy dojdziecie tam jako piechota? Dojdziecie do tego mostu. No wy nie dojdziecie. Dobra, to idźcie na Marsylię już. Ja pierdzielę. To była bitwa. Gdzie tu jest jeszcze jedna armia wroga? A to jest tak, którą ostatnio pokonaliśmy. Okej. Jest 87 tura kampanii, a my jesteśmy w sumie na dobrej drodze ku pokonaniu wroga. Mamy wszystko się wszędzie buduje. Tu się nic nie buduje. Czemu tu się nic nie buduje? Farmy budować. Ile tu tur do kapitulacji? 5. Może się sami poddadzą. Bo ja nie chcę walczyć z tym garnizonem teoretycznie. Znaczy tych trzech będę musiał, ale... Czy ja mogę tutaj lepszą kawalerię dalej wyrobować? Mógłbym. Ale nie mogę. Bo nie mam... Nie mam zasobów. W sensie nie ma ich możliwych do werbunku, nie są wyćwiczeni. Dobra, to są te nasze armie przeciwko Francuzom. Tutaj bronimy Antwerpii cały czas tą armią. Metz stoi. Bardzo fajnie się tam czują chłopacy. Widzę. Zrobiliśmy Metz, mieliśmy go opuścić, a siedzimy tutaj, więc na profit. W ogóle to jest śmieszne, bo tutaj był Blum, który był przed chwilą duńskim generałem. Ale na pewno wojna z Norwegią się szykuje. Przez kolonię. Będziemy się napierdzielać z Norwegią, będziemy robić desanty tutaj w końcu. Bo zobaczcie, tutaj nic nie ma. Tu nic nie ma. Ale tak czy siak, ja tą armią myślę z Dublina, jak wykończymy te gówno tutaj. Gdzie są moi kupcy? Okay. Jak wykończymy to gówno w Irlandii, żeby nie było, to my popłyniemy sobie do Palpony, w sensie tutaj. Przejdziemy sobie z buta przez Zaragozę tutaj i tym naszym stateczkiem, co tutaj był, aż go nie ma, tu jest. Tym naszym stateczkiem, co był tutaj, popłyniemy tu, weźmiemy się i popłyniemy na Sardynię. O kurwa. Co to jest? Pirate Fregate, Sicilian Fleet, Genuish Fleet, Papal... No, armia sycylijska, czy wy się bijecie
Czy Sycylia bije się z Genuą? Nie. Dobra. A chyba będzie się biła, skoro to jest armia na jednym statku. No ale trzy jednostki to nie jest dużo, a wyspa jest osobno i mamy wywalone wtedy. No. Jesteśmy w stanie wtedy zrobić jakiś desant, powiedzmy na Pizę, czy na Genuę, a faktycznie samą. I tak dalej, i tak dalej. Może coś jeszcze się uda tutaj zgarnąć. Okej. Okay. Tu jest Aragonia cały czas. W tej Barcelonie te dwie armie siedzą, bo nie mamy jak przejść do... To jest Walencji. A my zakończymy turę, moi drodzy. Zapiszmy grę na Anglii. I tura. Uciekają, okej. Okay. W stronę Alp. Pierwotny Lyon będzie zablokowany przez nas jakimkolwiek dostępem. Jak uda nam się to po prostu wychwycić wszystko. Więc jak zdobędziemy Lyon, wtedy po prostu zostaje jedno miasto Francuzów i tak naprawdę pozna Niemcami potencjalnym przeciwnikiem. Ty! Dijon jest puste? Jak Dijon jest puste, to ja tam instant tworzę armię i lecę. Bo wtedy francuskie armie staną się buntownikami i będzie ich łatwiej pokonać. Wtedy ogólnie jak pokonacie armię buntowników, przynajmniej na Silent Steel i na Bula Steel jak widzę, na podstawowym medievalu, to nieważne ilu ich ucieknie, oni tak umierają. Stali, dosłownie doszczętnie. No i Dania właśnie chyba przegra kampanię, bo mają jedno miasto. A Norwegia tutaj idzie dwoma pewnymi armiami. Trzema. No Boże, tutaj to będą walki. Ja pierdolę. Oblegacie już, nie? Na Norwegów trzeba by było zrobić walkę na dwa fronty, żeby oni rozdzielili siły. Bo ja wiem, że z Norwegami będzie wojna. Bo oni mają za duże ambicje, tutaj widzę. Z Szwedami się jeszcze nie biją, ale zaraz zaczną się bić jeszcze z Niemcami. I pewnie jeszcze z nami, skoro pokonają Duńczyków. Nie będą mieli gdzie się rozwijać. Ja jestem jednym z większych. Teraz. Czeka. Nie. Dobra, uciekniemy. Dobra, do portu i tam. Tu tam Seldżuków nie żyje. A, bo król wrócił do. Król przybył do tego. Do stolicy i się cieszymy przez to. No i dobrze, się cieszymy przez to. A ja w tym momencie robię chyba lepszy flash tego. Order templariuszy, mieć spieszonych. I dwie kawalerie. To się przydałem sporo pieniędzy na to. Racy pogorszone z Holy Roman Empire. Nic ci kurwa nie robię, a ty masz ze mną pogorszone jeszcze. Building report. Dobra, tu się już robi. Nottingham. Mogę zrobić to w dużą wioskę. Na chuj to robić w dużą wioskę? If a castle is turned into a large settlement, it's possible we'll expand extra as the city grows. You will be able to build buildings. Large village. A na chuj large village? Nie rozumiem. Large village. Duża wioska. Co wtedy w miasto to przerobić? A wszystkie budynki zostają wtedy te zamkowe. To już wolę zostawić ten zamek jako zamek. To w Nottingham zbudowaliśmy wszystko co możemy. Kan. Tu też. Już wolę zostawić te fortece tutaj. Szpital, szpital. Zróbmy szpital. Exeter, właśnie to patrzyłem. René. W René. Miałem znajomego o imieniu René. Młyny wodne. Inverness. Zróbcie tutaj w takim razie kuźnię. Tutaj Inverness mógłbym zmienić na tego. Na wiochę, spróbowała czy to działa, bo tam tak naprawdę nie mam żadnych wartości bojowych z tego, że tam to stoi. Ale te wszystkie tutaj zamki, to bym nie chciał tego robić.
Clermont. Zróbcie w Clermont kopalnię, szpital zróbcie. I Paryż jeszcze. I w Paryżu zróbmy sobie farmy. Żeby przyrost ludności był większy. Dobra, a wy stąd idziecie do Reims i Dijon faktycznie jest puste. A nie ma armii, żeby zdobyć to Dijon. Chociaż wy moglibyście przejść tędy, a wy bronicie tego mostu i wolałbym, żeby tak zostało. Macie balistę, więc to nam bardzo pomaga. A my stąd możemy rzucić jeszcze tutaj te wojsko nasze i dorzucić mu po prostu mieczników. Tych łuczników najwyżej. Bo katapult nie mam zamiaru mu dawać, bo go to spowolni strasznie. Pyk, kupiec. Dobra, tu możemy czymś handlować fajnym. Tą bawełną byłoby fajnie handlować, ale zajebał nam ją. Ten aragoński kupiec. 73, może tutaj jakiś ten, barwniki, coś. Czyli ogólnie kupcy są za darmo, czyli mogę odrzucać ich na takie gównowarte, no właśnie jak tutaj, gównowarte miejsca. Ośrodek handlu. Dawaj tutaj idź. Okej. W takim razie jesteśmy tutaj. Będziemy mogli się bronić i to bardzo mocno się bronić. Mam nadzieję, że ja mogę wymienić w sumie. Ja tu mogę. Dojdę. Wymienił tych najemników na oddział piechoty, który jest bardziej uzupełniony, że tak powiem. Oddział kawalerii dodatkowy. Dodział kawalerii. Mamy oddziały kawalerii. Mamy łuczników. Tych bym musiał połączyć. Tych bym połączył, proszę bardzo. I tych bym odesłał jeszcze. Tutaj czekamy. Gdzie? W Paryżu właśnie. Członek rodziny zmarł. I tak brakowało czegoś w Paryżu. Kiedy ktoś dorośnie, żeby walczyć za króla? Bo nasz król ma 50 hopa. W oddziale, no, już był taki naprawdę, taki autorytet miał, taki postrach wśród wrogów, że chcę go oddawać, ale już go oddaliśmy, ponieważ musi ktoś zarządzać stolicą, tak będziemy robić za każdym razem. Tutaj też wielkie garnizony, a nikt tutaj nie zarządza. Tutaj też wrzucimy tylko garnizon, bo nie mamy zarządców, mamy za mało generałów, mamy po prostu za mało zarządców. Dobra, teraz tak, czy ja się tutaj wymieniłem osobno, tak jak powinienem wszystkim? Doszkulcie tych. Werbuj kawalerii, najemników, idziemy na Marsylię. Dobra. Taka spokojna muzyczka się włączyła. Nie chcę ich atakować, bo jestem na moście. I ja blokuję im wejście na północ, bo tu są rzeki. Dosłownie, żeby oni pójść do Reims, muszą się cofnąć aż pod Dijon i pójść tędy. Bo tu jest jedyne przejście. To jest jedyne przejście do tego. Do Paryża i do Reims z tej strony, więc oni muszą mnie zaatakować, jeżeli chcą przejść przez te kurwa gówno. A ja stoję na moście i chuj im w dupę. Oni też mają balistę. Idźcie do portu. Weźcie ich, przetrenujcie w tym porcie może. Pyk, pyk. I pyk tych. No i dobra, tura kolejna. I come as a peaceful emissary, Lord. Czy ja chcę, ja nie chcę. Of course, farewell, noble Lord. Teraz zostali w dupę. Ale ja wiem, że to nie będę tak. Tutaj akurat chcę zdobyć Marsylię na pewno. Chcę zdobyć Marsylię, co powoduje, że nie chcę kończyć z nimi wojny. Będziecie wrócić na moście teraz? To poczekamy sobie.
Dania za dużo nie przeżyje tutaj tej kolonii. Szczególnie, że kolonia ma jeszcze drewniane mury, widzę. Tak, atakują mnie. O, pokazuje, że przegramy. O kurwa mać. No się nie dziwię, że mogę to przegrać, skoro tutaj tak strzela się tym. Pizdy wszystkimi tych kru... To jest ta armia, co z krucjaty wróciła, właśnie. Balista, myślę, że będzie miała dobre pole do popisu tutaj. Tu mają katapultę. Katapulta miałaby większe pole do popisu niż balista, ale zawsze co coś. Dobrze, moi drodzy, w tą bitwę zobaczymy w kwestii następnego odcinka. Ja będę się z wami żegnał. Na razie, cześci. Do widzenia.